Siemanko, w dzisiejszym materiale pokażę Wam mój nowy zakupiony sprzęt, który jest Aegis Legend 2. Dobrze? Tak Chyba jest. dobrze, tak się to czyta. Proszę Państwa, zakupiłem sobie dzisiaj taki sprzęcik, bo ja jestem zawodowym palaczem, dużo palę i w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować na chwilę obecną chyba najnowszy model, prawda? Jaki wyszedł tych Aegis Legend. Chyba tak. Tak, na pewno tak jest. Zanim sobie otworzymy tutaj te pudełeczko, bo ja tutaj kupiłem tylko sam dół, do niego mam atomizer. Atomizer jest z Zeusa. To jest tak jakby po prostu do tego modelu. Tylko, że on jest inny kolor, bo wcześniej miałem innego peta. No i w poprzednim pecie niestety mi się popsuł atomizer, więc byłem zmuszony kupić sobie atomizer właśnie z Zeusa. Ale ten właśnie jest tak jakby... No komplet do tego, tylko że kolory są inne, bo on będzie taki niebieski, a tu mam taki szary. Tak. Co nie zmienia faktu, że dalej to jest cały czas to samo. To jest Zeusa sub om. Jakoś tak. Tutaj się Mariola lepiej zna na tym. Tutaj jeszcze taki paragonik. Taka zabawka tyle kosztuje. 240 zł za okrągle. No drogo. Mam nadzieję, że to było warte kupna. Myślisz, że to było warte kupna? Z tego, co opowiadają, to tak, ponoć ten sprzęt jest wstrząso i wodoodporny. Jeszcze to jest nowsza wersja już tych Legend dwójek, bo śrubki, które do niego idą, są już nie plastikowe, tak jak jeszcze niedawno były, a są już metalowe, więc mają lepiej chronić jednak przed tymi wstrząsami i upadkami. Dokładnie. Tutaj również mam do niego baterię. To są baterie z poprzedniego peta. Nie kupowałem, bo no nie było takiej potrzeby, no bo po co tracić pieniądze? O Jezu. Takie baterie, ile? Około 60 zł? Za komplet. Coś takiego. Przynajmniej wtedy jakoś tak dawaliśmy za to. Oczywiście Mariola też ma swojego peta. Pokaż go. Aha, gdzie ty go masz? Daj, o. Ona ma taki sam model właśnie, który jest tutaj. Z tym właśnie, z tą różnicą, którą Wam wcześniej powiedziała właśnie, że on niby jest bardziej ten... Odporny. Odporny, ale... Przez te śrubki tylko. Tak, dokładnie, ale wygląd to ma identyko, tylko że ten będzie taki niebieski, tam z takim odcieniem, nie wiem, jak on to w sklepie taki wyglądał. Są dwa odcienie niebieskiego po prostu. Tak, dokładnie, a Marioli jest taki. To jest w zasadzie to samo, tylko że inny kolor. Atomizer ten sam, tylko że też jest inny kolor. Ona ma po prostu podkolor swojego dołu, a ja mam taki szary. Dlatego, że nie kupowałem zestawie. Także on tak właśnie wygląda tutaj. Strasznie się na nim odciski palców odznaczają. Wygląda, jakby był brudny w tym momencie, a to wszystko są odciski palców. No niestety. No bardzo możliwe, że ja też tak będę miał. No, ale plecik też bardzo ładny. Super, mi się podoba. Może go tu zostawię? O tu? Żeby go było widać. Jest ok? Widać tam? Tak. Na kamerze? Ok, no to co? Myślę, że możemy sobie to otworzyć. Co będę tutaj przedłużał? Zobaczmy tą zabawkę za 240 zł. Uwaga, uwaga. Tadam! Coś takiego. Tak jak wspomniałem, taki sam jak Marioli. Spoko. Zobaczymy, jak to wygląda. No i co? Co ja Wam mogę tu powiedzieć? Powiem Wam szczerze, ja nie mam o tym jakiegoś bardzo dużego pojęcia. No ale co? Tutaj jest taki matowy kolor. I tutaj nie będą Ci się właśnie te odciski palców pojawiać. Będą Ci się pojawiać tylko na tej, jak to nazwać, chromowanej powierzchni, na tej śliskiej, takiej błyszczącej. Jedynie. No dokładnie. Zresztą już widać troszeczkę takie odciski no, palców. No, norma, parzo, dotkniesz tutaj, już Ci zostaje. No. No ale tu jak widzicie, to samo co Marioli w zasadzie. No niczym się to nie różni, tylko kolor inny jest i to wszystko. No co, tutaj mamy wejście na baterię. Zaraz Wam pokażę wszystko. Dość mocno się zatrzaskuje, jest dosyć takie solidnie wykonane. Nie spierdzieli się to przy kilku otwarciach, otworzeniach. Tutaj mamy ekran, ja Wam zaraz to włączę też, tu pokażę, u Marioli to tak wygląda, u mnie pewnie tak samo to będzie wyglądało. Tutaj jest pewnie sobie zmniejszasz, zwiększasz, zmniejszasz waty? Tak, waty. Czy wolty? Jakoś tak, mniejsza o to. Ja mówię od razu, nie mam o tym jakiegoś dla tego pojęcia,
Co? No to tutaj mamy naklejkę, również naklejoną tutaj na ten cały wyświetlacz. To jest blokada, prawda? Tak. Czyli Zablokowany. chodzi o to, że jak jest chyba o tak wciśnięte, to nie da rady bucha wtedy brać. No ja się też ciebie trochę pytam, bo ty tego peta już chwilę masz. Ja go dzisiaj dopiero kupiłem. No, jakieś 2 miesiące mam dopiero. Wystarczająco chyba, żeby go poznać, nie? Tak. I fajne jest w nim też to, że jakbyś pokazał wyświetlacz. U ciebie? Nie, u ciebie. No to, aha, dobra. Że fajne jest też to, że można sobie regulować jasność ekranu poprzez po prostu, jak przytrzymuje się ten główny przycisk, co się no, bierze bucha, prawda? Czy tam go włącza i wyłącza, to jak przytrzymujesz ten przycisk i wciskasz plus minus, czyli ten zwiększenie i zmniejszenie wat, to rozjaśniasz albo ściemniasz ekran. To jest fajny taki dodatek, że po prostu jak sobie ściemnisz ekran, no to mniej tej baterii jednak zjem. Dokładnie. Tutaj mamy takie podróbka skóry, że to tak powiem, ale bardzo przyjemne w dotyku. Bardzo ładne. Bardzo Fajny kolor ładne. ma. No, takie dosyć interesujące. No i co? Co jeszcze tu mogę wam powiedzieć? No tutaj atomizer będziemy sobie wkręcać. Zrobię to od razu, nie? Zobaczmy. Mocno go tak dokręcić? Chyba nie. Nie ma takiej potrzeby, co? No nie. Tak trochę za nim mówiłem, bo się zacząłem skupiać. Coś sobie sprawdzę jeszcze. No widzę, że u ciebie jest to samo. Wiesz, o co mi chodzi? Że ten atomizer tak leciutko tutaj wystaje. Patrz. Musi. No właśnie tak zacząłem się przyglądać, czy ty też tak masz. Ale z tego, co widzę, to jest normalne, bo u ciebie jest tak samo. Ale sam pin jest tak lepiej wykonany. Już nie ma takiej malutkiej, okrągłej blaszki, jak to zazwyczaj wcześniej bywało, tylko już jest to duża przestrzeń, więc tak solidnie wykonane to jest jednak. Przynajmniej tak wygląda. Tak, tutaj mamy port USB, prawda? Tak. Tutaj możemy ładować tego peta poprzez USB. Druga forma jest też również ładowania poprzez akumulatory. Wpinacie do ładowarki. My osobiście mamy takie ładowarki, dwie. Jedną ja mam, jedną ma Mariola. Mówią ponoć, że lepiej tak się mówią, żeby lepiej tak robić, bo te baterie dłużej wytrzymają, nie? I ogólnie elektronika troszkę cierpi ponoć, jeżeli się ładuje poprzez kabel, więc pomimo tego, że jest on dołączony do zestawu, to lepiej jednak zainwestować te 30 zł w ładowarkę do akumulatorów Dokładnie. i No ładować tak. my to tak powiemy wam, że robimy różnie. Raz tak, raz tak. Zależy jak zawieje, nie? Aczkolwiek to też kiedyś mówiłaś tak, że to w tych wcześniejszych petach tak było, że w tych nowszych już tak nie ma, co nie? Różne są opinie co do tego, jednak w większości przypadków spotykam się z opinią, że jednak lepiej nie ryzykować, jednak ładować ładowarką akumulatorową, a nie kablem. No dokładnie. Dobra, moi drodzy, myślę, że możemy sobie zamontować teraz te baterie do środka, bo co mieliśmy wam chyba powiedzieć, to powiedzieliśmy, nie? Z takich najważniejszych rzeczy. Raczej niczego tu nie pominęliśmy. No niestety bucha nie wezmę na tym odcinku, bo nie mam olejku w środku. Spróbuj wziąć z mojego, póki mam, to buch będzie taki sam. Góra jest taka sama, praktycznie jest ten sam. Ta sama góra, ten sam dół, to jest. Ty palisz Będzie na odwzorowane. 50 voltach. No, w tym momencie tak. Aha, okej. Zawsze paliłaś na 60, to tak się zastanawiam czemu. Lepiej Tak. wchodzi. No, tak przyjemniej smak, przynajmniej jak dla mnie czuć. Para jest konkretna. Jeszcze te pudełko zaglądniemy tu w środku, co jest, ale to za chwilę. Dobra, to wkładajmy tę baterię. Czekaj, muszę dojść do tego. To takie. W drugą. O, okej. No i okej, mamy plusik, mamy minusik. Pokaż tam w środku, jak wygląda. Trochę tam może zakopcone być. Jest plusik. Okej, no to plusik, jedziemy. Pokaż tu w środku. O, jak to? O, teraz powinno lepiej chyba widać. Plus, minus, norma. Plus. Minus. Tadam. Tak jak mówiłam wcześniej, dość mocno się go zamyka. Czekaj, ja muszę dojść do tego. Musisz go docisnąć, cofnąć Czekaj, tym. najpierw to cofnąć i wtedy docisnąć, tak? No. I teraz go z powrotem musisz tak jakby
Wiesz, o co chodzi? Aha, O tak. trybie. No taka ta klapka, powiem wam, że lepsza mogłaby być. Raczej ona jest dobra, dlatego że się, no jednak jest taka stabilna, taka mocna, taka, no trzyma jednak Niby to. tak, tylko chodzi o te zawiasy, o tutaj, co nie, co to trzyma. Na przykład w tym moim starym pecie lepiej mi się podobało, bo tutaj sobie ściągałem tą klapkę, nie? Ale miałeś na magnes. No Tutaj i jednak. magnes nie zawiódł po takim czasie. Dalej dobrze trzymał. Dobra, proszę Państwa, odpalmy sobie to coś. Ile to się pięcioklikiem? Tak, ale po włożeniu do tego peta akumulatorów powinien on się sam włączyć automatycznie. Sprawdź. Automatycznie się włączyć? Tak. No to się nie włączył. No to zobacz. No, wciśnij. Atomizer short. No i działa. Nie będę nic tutaj. W sumie mogę sobie ewentualnie tylko waty podkręcić. Ja sobie dam na 60, bo zawsze na takich palę. Ale niestety bucha nie wezmę, bo nie mam olejku. Nie chcę sobie grzałki spalić, czyli o tutaj w środku to co jest. No ale tu widzieliście zresztą. Para będzie taka sama jak na tym, bo to jest bez różnicy, czy PET taki, czy taki. Tylko no niby ten jest bardziej udoskonalony, tak gościu mi dzisiaj powiedział w sklepie. Bardziej się Mariola zna na tych tematach, bo ona mnie to wciągnęła, że tak powiem. Ale no co, pokazuję wam, tutaj macie wolty, tutaj macie poziom baterii, ile kresek, no to ja mam full, bo ładowałem sobie dzisiaj w nocy. Tutaj będziecie mieli na przykład... A tutaj będziecie mieli na przykład ilość buchów, a to nie mam pojęcia. Może ty wiesz, o co Na tu. samej górze są, pokazuje omy, które aktualnie będziesz miał. O co chodzi z tym komunikatem? Atomizer short. Później zrobimy. Aha, okej. A pozostałe dwa to szczerze mówiąc sama jeszcze nie wiem. Ale nigdy na to nie zwracałam uwagi. To dobra. Ktoś, kto się bardziej tym interesuje, będzie wiedział, albo na internecie Oj, link. widzicie, przesunąłem tą klapkę przed chwilą i pokazało locket. Tak to się czyta? Locked. Locked. Teraz jest zablokowane. O, widzicie? A jak znowu ją dam tutaj do góry, to jest coś takiego. Unlocked. Unlocked. Także tak, moi drodzy, sprawa wygląda. To tyle w temacie z tym petem. Jeszcze wam pokażę zawartość tego pudełka, co tutaj w środku jest. Co tu może być ciekawego? Pewnie papiery. Nic specjalnego. Tego peta na razie dajmy tutaj. Co to jest w ogóle? Nie wiem, co to jest napisane. Nie wiem, po co w ogóle to. To samo. Nie wiem, po co dali takie coś. I to podwójnie. Ale dobra, jak jest, niech będzie, tylko coś tu mi opór sprawia. To mi się strasznie podoba, te logo takie z tym napisem. Fajnie to wygląda. Geek vape. Geek Vape. No i co? Instrukcja obsługi. Nic ciekawego. No i mamy tu jeszcze jakieś w środku magiczne pudełeczko. Jak myślisz, co tutaj może być? Nie wiem, kabel na przykład. No, w sumie racja. Uszczelek raczej nie będzie, grzałki raczej też nie. Bo jednak to wszystko idzie w zestawie z atomizerem, a tutaj nie było atomizera w zestawie. Więc przypuszczam, że będzie między innymi kabel. Coś się lewo to otwiera. Tak jak mówiłam. Przeciwwilgoć, żeby wilgoć chyba nie łapało. Tak. I co? Nic tu więcej nie ma ciekawego. Pudełko jak pudełko, do niczego się nie przyda. Kabel bardzo możliwe. A tak to wszystko w temacie, moi drodzy. To co miałem wam pokazać, pokazałem. Kabel jest. Wszystko się zgadza, tak jak powinno być. Nic innego jak teraz zalewać atomizer i jarać. Nic więcej jak jarać. Moi drodzy, dziękuję. To tyle w tym materiale. Tak się ten pet prezentuje. Tutaj po tej stronie jest Marioli. Jezu, tu po twojej której? Po mojej prawej. No, po mojej lewej, nieważne. Także tak wygląda. Piszcie w komentarzach, który ładniejszy. Moim zdaniem obydwa są ładne. Atomizery są takie same, tylko że inne kolory. Inny kolor jest po prostu.
Także tak to wygląda. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia już niebawem w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw lajka, komentarz oraz zapraszam do subskrypcji kanału Mistrzuniu Ziomek Milan. Wszystkiego dobrego. Hej!